Hej, witam Was bardzo serdecznie w następnej serii czekoladowej. Tych serii czekoladowych teraz będzie tak dosyć dużo, no bo jak wiecie, są trzy takie nowe czekoladki do przetestowania. Przy poprzedniej części, czyli przy filmie z awokado, prosiłam Was, żebyście mi powiedzieli, wolicie pizzę czy paletę chili. I generalnie była mieszanka, część chciała to, część chciała to, więc wzięłam pierwszą lepszą po prostu, chwyciła mi się pizza. No i dzisiaj nią się będziemy zajmować. A oczywiście w kolejnej części, czyli na przykład następny film, czy tam za dwa filmy, będzie chili. Dzisiaj pizza. No i muszę Wam powiedzieć tak, makijaż już mam zrobiony, więc już wiem, jak się te cienie zachowują. Są tak samo przyjemne jak w palecie awokado. Jakościowo to jest to samo, po prostu inne kolory. No i jeśli chodzi o te kolory, to wydaje mi się, że tu jest właśnie pies pogrzebany, bo to jest paleta kompletna. Macie od czegoś najjaśniejszego do bardzo ciemnych takich brązów. To nie jest czarny kolor, zobaczycie to na swatchu, to jest taki bardzo brudny, ciemny, brunatny brąz. Natomiast spokojnie pełen makijaż da się nią wykonać. Oczywiście tamtą paletką awokado też się da, tylko że tamta jest bardziej jednorodna kolorystycznie, no i to może być trudność. Tutaj macie po prostu więcej wariacji. No ale słuchajcie, swatche, tak jak Wam mówiłam, cienie jakościowo to jest to samo, co w poprzedniej palecie, tylko kolory. A kolory wyglądają tak. Może zacznę od tej trójki tutaj. Lecimy najpierw z tymi brązami. No i w zasadzie jak w większości paletek, tak jak na pewno już spostrzegliście, tutaj jest mieszanka, czyli są cienie błyszczące, są maty, cała mieszanina. Podejrzewam, że tych jasnych brązów to może nie będzie widać, no i zobaczymy. A no, coś tam się zrobiło. Tego nie widać. No przynajmniej nie widzę go w podglądzie. Zobaczymy, jak to będzie na filmie. Następna czwóreczka, ta śliczna zieleń. Tu mamy jeden z najciemniejszych brązów, ale ten jest, myślę, że to będzie widać, ten jest jaśniejszy od tego. I teraz będą dwa błyszczące kolory. Teraz ten błyszczący kolor, to jest taka perła. Tutaj mamy w zasadzie coś jakby cień foliowy, zobaczcie to. Użyłam go dziś w makijażu. No i tutaj też są takie dwie perełki. Te cienie mają w ogóle taką dość specyficzną konsystencję, bo one jak się rozkłada na skórze, to mają takie jakby drobne płateczki, które trzeba rozsmarować. Coś właśnie jak przy cieniach foliowych, ale no to nie są folie. Ten jest ewentualnie najbardziej zbliżony i powiedziałabym, że może to jest coś jakby cień foliowy, ale reszta to takie perły, cienie metaliczne troszkę, po prostu błyskotki, ale właśnie o takiej fajnej konsystencji. Może teraz ten ciemnobrunatny kolor, bardzo ładny, taka niemalże czerń. O. Tutaj jest chyba taki brudny róż, nie znam tego koloru. Tak, taki brudny, blady róż, taki trochę majtkowy. Tu jest bardzo piękny cień slice. On ma podobną bardzo konsystencję do tego, są takie zbliżone, właśnie takie jakby folie. O. No i biały. Majtkowy róż jest taki bardzo, bardzo blady, taki przybrudzony. Nie wiem, czy go będzie widać. No, tak nie bardzo jeszcze mi się trochę rozmazało, ale to jest właśnie taki blady róż. Myślę, że on będzie dobry jako taki bazowy cień na załamanie, wiecie, do takich rzeczy. Tu jest slice. Zobaczcie, jaki on jest piękny. No i ten biały, którego prawdopodobnie... No nie, troszkę go widać. Została nam ostatnia dwójka, czyli taki żółto-beżowy. No i coś jakby taki brudno-miedziano-różowo-brzoskwiniowy kolor. Zobaczcie, coś takiego to jest. Ten ostatni tutaj wygląda bardziej różowo, ale mimo wszystko widać w nim takie brzoskwiniowe tony, więc no taki specyficzny kolor, bardzo ładny. No i co wy na to? Chyba bardzo fajna paleta, prawda? Tak jak mówię, jest moim zdaniem łatwiejsza w użytkowaniu, natomiast jakościowo to jest to samo co awokado. Jeśli kochacie zielenie, to paleta awokado na pewno Wam się spodoba. Natomiast jeśli ich się trochę boicie, no to proponuję ewentualnie wybrać tę, no bo tu macie bardziej różnorodne kolory. O, może tak. No to moi drodzy, skoro już wiemy, jak wyglądają kolory, macie swatche, no to bierzemy to galopem i robimy makijaż.
Już mam powieki przygotowane, mam na nich bazę i przypudrowałam je również. W tej palecie, tak jak widzieliście, nie ma takiego bardzo jasnego, cielistego cienia, więc ja zrobię coś takiego, że pod łuk brwiowy nałożę delikatnie ten biały, a na załamanie jako pierwszy pójdzie ten beżowy kolor. Zacznę od tej bieli. Tak jak widzicie, zrobiłam to tak delikatnie, bo no nie chcę, żeby tu był, wiecie, taki biały, dziwny pasek. Po prostu chcę, żeby to miejsce było tylko takie rozjaśnione. I tyle. I od razu przechodzę do tego beżu. No i lecimy z załamaniem. Tak jak widzicie, on na powiece ma troszkę takie pomarańczowe tony, coś takiego. Takie rudawe może. Na razie mamy taki stan rzeczy. W zagłębienie dodam tej czerwieni, czyli peperoni. Tak jak widzieliście, to jest taka ceglasta czerwień. Na powiece wygląda tak. Bardzo milutko się to wszystko rozpracowuje. No to w sumie no, analogicznie jak w poprzednich paletach. Jeszcze wracam do tego pędzelka od jasnego beżu i troszeczkę sobie rozcieram granice. Załamanie na razie zostawiam na górną powiekę. Palcem może nałożę ten błyszczący cień, czyli marinare. Zobaczcie. Jest moc. Nawet już nie dobieram, słuchajcie, z palety, tylko nakładam to, co mam na palcu. A teraz na wewnętrzną część powieki nałożę jasną zieleń, czyli extra cheese. Tutaj się już posłużę pędzelkiem, po prostu będzie mi wygodniej. No fajny efekt to dało. Na dolną powiekę, na wewnętrzną część nałożę cień, który nazywa się slice, czyli to złoto. Tutaj również użyję pędzelka. Bardzo ładnie się te cienie przyklejają, zobaczcie. A na środkową część dolnej powieki nałożę sosi, czyli taki brudny róż, no wiecie który. A teraz taką małą kuleczką przyciemnię sobie zewnętrzny kącik i troszkę dolną powiekę i użyję tutaj tego ciemnego, brunatnego brązu, czyli oliw. Tyle jeśli chodzi o cienie, dokończę szybciutko makijaż i zaraz do Was wracam. Moi drodzy, i tak wygląda dokończony makijaż. Jak Wam się podoba paleta? Ja uważam, że ona jest tak samo fajna i tak samo przyjemna w użytkowaniu jak poprzednia, czyli awokado, tylko no po prostu zestaw kolorów macie inny, ale bardzo milusi. Konsystencję i jakość, no i w ogóle wszystkie takie, wiecie, aspekty techniczne są w zasadzie takie same jak przy awokado, więc jakościowo te palety są bardzo do siebie zbliżone. Jeszcze muszę Wam dodać, że moim zdaniem ta paleta jest chyba troszeczkę łatwiejsza w obsłudze, wiecie, w użytkowaniu, no bo tam jednak mamy głównie zielenie, no i wiecie, kolor dosyć trudny i trzeba już troszkę umieć sobie ograć te zielenie w makijażu, natomiast tutaj macie no całe spektrum, bo są jakieś brązy takie bezpieczne, macie coś ciemniejszego, są jakieś takie delikatniejsze błyskotki na dzień, jak to na przykład to i to. No wiecie, więc jakby kolorystycznie ta paleta jest bardziej zróżnicowana, dlatego też wydaje mi się, że jest łatwiejsza. Ale to już wiecie, bardzo specyficzna sprawa, co kto lubi, co się komu podoba. Okej, mam nadzieję, że kolejna część serii czekoladowej Wam się podobała. Napiszcie, jak dzisiejszy makijaż wykonany pizzą. Wierzę, że widzimy się w kolejnym filmiku. Na razie.